Witajcie w ostatnim odcinku Zagrajmy w Ratchet & Clank 3 A Pure Arsenal na PlayStation 2, ale gramy na 3. Więc teraz lecimy na planetę Koros, żeby zniszczyć Bioobliterator, ponieważ teraz tam Bioobliterator jest, ponieważ musi zatankować swoje Power Cells. I musimy Bioobliterator powstrzymać, ponieważ następnym celem tego złego gadżetu to Veldin. I oczywiście nie chcemy, żeby coś się Veldin stało. Nawet, że w następnych częściach prac będzie miał Veldin w dupie. Ale cóż, na szczęście w tym miejscu, gdzie wylądowaliśmy, jest gigantyczne działo, które nam pozwoli zniszczyć Bioobliterator. I ta spluwa się nazywa oczywiście BFG. Albo Ion Cannon, ale też się nazywa BFG. Ale, panie i panowie, jest plasma coil do odebrania, ale my to dopiero odbierzemy plasma coil, kiedy się jeszcze nam jedna broń doda do sklepiku z Incognito i potem tam wrócimy. Ale planeta Koros to jest nawet fajna planeta na upgrade'owanie broni. Też to jest bardzo krótka planeta, ale tutaj jest tak... Praktycznie to jest najlepszy poziom na używanie Boxbreakera, ponieważ praktycznie wszystko tutaj można zniszczyć. I dużo śrubek można tutaj dostać. Tak dużo, że nawet jest skill point, że trzeba tutaj dużo zniszczyć przedmiotów. Muzyka mi się też tutaj podoba, ale nie aż tak bardzo jak Fran Asteroid. I tu mamy też w ogóle nowe boty, te trzyokie boty. Były też te wielkie boty ze Starship Phoenixa, które dopiero tam zadebiutowały. Ale one nie są niebezpieczeństwem, mogę je bez problemu bouncerem lub disc blade gunem zniszczyć. Albo na shock cannon jeszcze. Ostatnimi, kurde... Nie, szczerze, zaczynając od tej planety, już więksi i trudniejsi wrogowie będą prawie ledwo... Więc po prostu trzeba będzie więcej tych super strzałów używać shock cannon, więc praktycznie shock cannon się tutaj nie nadaje. Ale zbliżamy się do ulepszenia Disc Blade Gunu na maksa. I panie i panowie, Disc Blade Gun ewoluuje na Multi Disc Gun, że możemy teraz multi dyskami strzelać shurikenami. To praktycznie zupgradeowany chopper z Ratcheta dwójki. Mówiąc o Ratchecie dwójce, muszę w końcu się zająć tym pokazem broni. Ja ciągle o tym pamiętam, ale muszę sobie pobrać z powrotem Ratcheta 2 na Playa 2, ponieważ skasowałem go. No, skasowałem go. Skasowałem go, bo ten stary twardy dysk mi się spaprał, nie pamiętam dokładnie. Ten głośny, ten głośny mi się spaprał, pamiętam. No, więc muszę go ściągnąć jeszcze raz. Na szczęście mam jeszcze save 100% i mam pamięć na twardym dysku. I na nagrywarce. Mówiąc o nagrywarce, i już nie będę narzekał o HDP VR, jest drugi model tego Avermedia, który używa HDMI i też używa twardy dysk. Czyli, że mogę nagrywać z HDMI bez używania dobrego kompa. Czyli, że nie potrzebuję mieć dobrego kompa, żeby nagrywać z HDMI i Playa 4. Ale jak wiecie, ja Playa 4 sprzedałem i będę szczery, teraz mnie to szliło, ale żałuję sprzedaży Playa 4, ponieważ dopiero teraz się przeceny na te gierki pojawiły. Ponieważ teraz przeceny, które są na Playa 3, to praktycznie albo ja już te gry kupiłem, albo jakieś żałosne gry indie. I zanim powiecie, że ja krytykuję gry indie, są typy gry indie, które mnie nie interesują, dlatego na nie mówię żałosne. Takie, wiecie, takie szajskie. Ale teraz mamy sprzedaż anime, gdzie mogę za 15 funtów całą serię Resident Evil kupić. Jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, Code Veronica, Darkseid Chronicles, Umbrella Chronicles, Operation Raccoon City, Resident Evil 5, 6. To wszystkie Resident Evil, które wyszły na Playa 3 i Playa 1. Ale cóż, tutaj Nefarius się pyta, co my robimy, ale Clank mówi mu to, że nigdy się nie zadziera z agentem Clankiem.
with Agent Clank. Więc Biobliterator został zniszczony, ale tak dużo my nie zrobiliśmy, ponieważ dowiadujemy się teraz, że Nefarious budował drugiego Biobliterator, który jest teraz na planecie Mylon. Silniejszy od poprzedniego. Więc tam Biobliterator na planecie Mylon jest chroniony przez całą armię robotów. I tym razem wiedzą, że my się będziemy tam pojawiali. Więc planeta Mylon, centrum dowodzenia. Ostatnia planeta w Ratchecie i Clanku 3. Więc polecimy teraz, ponieważ co innego mamy do roboty. Kiedy polecimy do Command Center planety Mylon, to nam się odblokuje Shield Charger i teraz my będziemy lecieć do Slim Cognito po Shield Charger i Plasma Coil. I jak mówiłem, same opeckie gadżety. Shield Charger się bardzo przydaje. Ale to jest jedna z tych broni, gdzie na początku ona się szajsko leveluje, ponieważ wiecie, musisz obrywać ciągle. Ale kiedy już pojawią się takie upgrade'y do Shield Chargera, gdzie możesz atakować, gdzie są te prądy defensywne, to się szybko bronie ulepszają. Wiem, ponieważ ja upgrade'owałem sobie Holo Shield'a i kurde, Holo Shield pierwszy level się upgrade'ował bardzo długo. Ale kiedy się on ulepszył na level drugi i spowodowało to, że teraz wtedy Holo Shield miał defensywne takie piorunki elektryczne, to się szybciej one upgrade'owały, ponieważ one większy damage robiły i mogły zabijać wroga. Ale cóż, mamy już Plasma Coil, Shield Charger, więc teraz możemy bez problemu robić ostatnią planetę bez żadnych przeszkód, bez żadnego problemu. I tutaj są najsilniejsze formy tyranoidów, już tak silne, że Shock Cannon se tak nie mogę poszpanować, ale mogę szpanować sobie snajperką i bouncerem ciągle. No i też mogę Liquid Nitrogenem szpanować. Syrenie, można powiedzieć, że ta gra jest łatwiejsza od dwójki i ja to mogę przyznać, ponieważ możesz być bardzo łatwo opecki. W momencie, kiedy masz Lava Gun i snajperkę, to nie masz już ani jednego problemu z gierką. To już zależy od skilli, czy od skilli jak używasz te bronie. I w ogóle dowiedziałem się, że jestem jedynym polskim zagrajnerem, który w ogóle robi te let's play'e. Robi let's play Ratchet & Clank'a 3 po polsku, co mnie naszokuje, ponieważ wiem, że są już inni let's playerzy, którzy robią Ratchety. Sarge the Player robi też Ratcheta, jedynkę zrobił na 100%, czyli że to już jest dwa razy lepszy let's play, lepszy let's play od mojego. Ale jeszcze tak mało ludzi się wzięło za dwójkę i trójkę. Ciekawe czemu. Ale cóż, sekcja z tyranoidami, Tyra Guys robi swój ostatni debiut w grze. I te dialogi trwają wieczność troszeczkę, ponieważ to jest przedostatnia sekcja z Tyra Guysem, który mamy w grze. Potem będzie można normalnie sobie hardkorować bez żadnych problemów. No i oczywiście będzie haker jeszcze, ale hakera zedytowałem, więc nie będzie ani jednego problemu. Ogólnie ta planeta jest bardzo krótka, tylko mamy ten przeklęty Tyra Guys i haker. I jedna zagadka z tym reflektorem, ale gdyby tego nie było, to ta planeta by była najkrótszą, ostatnią planetą w całej grze. Czyże? Planeta Mylon, centrum dowodzenia, to jest według mnie chyba najkrótsza planeta końcowa w całej serii Ratcheta. Tak mi się wydaje, jeszcze nie grałem dokładnie w 4 za 1. I wiecie czemu? Załoga Q, wiecie czemu? A Nexusa nie grałem, ponieważ chcę chronologicznie te gry przejść. Ponieważ ja mam taką, kurde... mam taki fetysz, jak chodzi o chronologiczne granie. Chronologiczne. Więc te dialogi trwają dłużej, ponieważ my jesteśmy organiczni, a reszta tyranoidów jest mechaniczna, więc oni troszeczkę nam nie ufają, ale można zawsze przekupić tyranoida DVD.
co się stanie z tym Tyranoidem, że mu po prostu damy mu DVD Amiiboid czy Blarks Go Wild, edycja reżyserska. No i on nas przepuści. W ogóle, co śmieszne, kiedy masz ostatnią zbroję w tej grze, ten Infernox Armor, i kiedy się pojawisz normalnie przy Tyranoidzie, to oni zawsze te puszczają te kulki, które cię instakillują, jak masz mało życia. Szczególnie na Aquatos, to są praktycznie instakillujące kulki energii. Tutaj ci tylko jednego HP zabierają, jak masz tą zbroję ulepszoną. Jak jesteś na maksa zupgrade'owany, jak chodzi o zbroję i ogólnie nanotek. To pozwala na bezproblemowe użycie mini turetków i przedostanie się przez te barierki, chociaż to jest możliwe. Srednie, mini turetki są opeskie, nawet mogę hakera sobie olać w tym przeklętym poziomie, ale nie zupgrade'owałem sobie mini turetki na maksa, ponieważ mini turetki na normalnych poziomach, nie w upgrade'owanej formie, w sensie w formie V5, ponieważ forma V1 do V4 wyglądają tak samo, mini turetki są za małe, a w wersji V5 one są wyższe i pozwalają na zgniecenie raczej do ściany. No ale tutaj były te słabe roboty i tak czy jak używałem Shock Cannon, ale se mogłem pięknie tych tyranoidów zesnajpować. Seryjnie, Splitter Rifle to jest jedna z najbardziej opeckich broni w tej grze, ale najbardziej opecka snajperka to jest w Gladiatorze, gdzie praktycznie ona jest używana jako snajperka, ponieważ mogę sobie ją używać jak normalną broń i bossowie padają szybko. Ja dalej robię debatę, jaki poziom trudności użyć na Gladiatorze, kiedy będziemy robili Gladiatora oczywiście. Na pewno nie będę używał Exterminatora, ponieważ Exterminator to nawet nie wiem, czy mi się uda na normalnym save'ie. Na Challenge Mode to bez problemu, ale szczerze, Exterminator jest bardzo łatwy na Challenge Mode, ponieważ mam wszystko na 99 poziomie. Ale cóż, to był ostatni haker i już my go więcej nie zobaczymy. Chwała Bogu, najgorszy gadżet w historii Ratcheta Clanka. Ale też mamy tutaj ostatni użytek refraktora, który też można łatwo pominąć maksymalnym mini turetkiem. Ale jak oczywiście wiecie, nie mamy maksymalnego mini turetka. I sobie ustawiam siedzenie, ponieważ siedzę krzywo. Jak na pewno słyszycie, się audio kręcenia śrubki zgliczowało. Już było zgliczowane, kiedy tu przyszliśmy, więc nie wiem nawet o co kaman jest tutaj. Ale jak pamiętacie, mówiłem, że są takie sytuacje, gdzie audio się może zaciąć. Coś to było, ja to mówiłem podczas gadatki o Ryno, że jak używasz Ryno Synerator, maksymalne Ryno, to może się audio błysku zaciąć. I tutaj się audio kręcącej śrubki zacięło. Ale cóż, tutaj mamy ostatni użytek. A nie, to nie jest ostatni użytek, bo pamiętam, że użyłem na Nefariusie Shock Cannon. Ale to jest ostatni pokój już z tyranoidami. Sekcja, nie pokój, ponieważ odkryje pokoje mają dostęp na dwór. Może taki zgloryfikowany balkon. Ale cóż, panie i panowie, czas rozpocząć ostateczną walkę z doktorem Nefariusem. Więc teraz sobie lecimy na nieoficjalne Battle Mission. Gdzie będziemy walczyli z doktorem Nefariusem. Więc tutaj Nefarius włącza sekwencję startu Bioobliterator. I jak Bioobliterator dostanie się do kosmosu, to Veldin będzie miało przesrane. Ale tak naprawdę nie mamy tutaj limitu czasowego. Po prostu walczymy z Nefariusem i jego martwymi rakietami, które w ogóle we mnie nie celują. I nie będzie liczniku czasowego, nawet że sytuacja to by wymagała, ponieważ my zniszczymy ten przedmiot, który by wystartował Bioobliteratora. I ja nigdy tego nie mogę tego słowa dobrze wypowiedzieć.
Więc Nefariusz będzie chciał, żeby Lorenz się nami zajął, ale Lorenz jest teraz zajęty gdzieś, więc się Nefariusz sam nami zajmie, rozpoczynając walkę z bossem. I Clank spał sobie tam, na jego plecach Ratcheta. Więc doktor Nefarius, mogę bez problemu powiedzieć, to jest najtrudniejszy boss z całej trylogii Ratcheta. Pierwszej trylogii. Nie liczę Gladiatora, ponieważ Gladiator ma poziom trudności. Jest większym challenge'em od Drake'a i jeszcze większym challenge'em od King Protopeta. Ponieważ Nefariusz ma zarąbiście dużo życia i praktycznie tylko Bouncer mu najszybciej zabiera to życie. Więc to jest pierwsza faza jego walki, gdzie on będzie bawił się pistolecikami i będzie swoje Shadow Clone'y używał i będzie Shockwave Bomby używał, które wymagają naszego skoku, inaczej oberwiemy Shockwave'em. I Nefariusz na razie używa jednego Shadow Clone'a, ale tym więcej mu życia zabierzemy, tym więcej będzie używał Shadow Clone'ów naraz. Raz będzie używał jeden, potem dwa, potem trzy i potem cały spam zrobi na całej mapie. Ale oczywiście teraz Nefarius robi fake defeat, w sensie takim, że on udaje, że on przegrał, ale tak naprawdę on ucieknie z tego pola bitwy. Więc teraz musimy ścigać Nefariusa, ale tak naprawdę trzeba do drugiej areny iść. Tutaj są roboty, które możesz totalnie olać. Też się pojawią tutaj galaktyczni rangersi, żeby ci pomóc, ale tych, ten rząd robotów zniszcz, ponieważ oni mogą w ciebie szelać stąd aż do areny, gdzie będziesz walczył z Nefariusem i to taki będzie niepotrzebna przeszkoda to będzie. I jakby co, tego bossa mi się udało bez hitu zrobić, czyli że to jest praktycznie no hit run. I mam to gdzieś, że mam tarczę. Nie straciłem ani jednego HP podczas tej walki. Więc kiedy zabierzemy Nefariusowi połowę życia, to on zrobi super alfa coś tam atak, gdzie on po prostu będzie używał rakiety, które się będą pojawiały z nieba i brzucha Nefariusa i będzie laserem nastrzelał. I to praktycznie wszystko chodziło o walkę z Nefariusem. Jak ja mówiłem wcześniej, tym więcej mu zabierzecie życia, tym więcej Shadow Clone'ów on będzie używał. I tutaj troszeczkę musiałem uważać z broniami Megakorpu, ponieważ jak pamiętacie, PDA ci nie daje broni Megakorpu, amunicji do broni Megakorpu. Więc jak stracę Bouncera, to ja tracę Bouncera na stałe, jak chodzi o tą walkę, dopóki nie przegram i nie kupię sobie z powrotem, albo że mi zrecharżują amunicję. Nie pamiętam, ponieważ ja szczerze bardzo rzadko przegrywam z Nefariusem teraz. Szczególnie na Let's Playu. Ale Multi-Disc Gun też dużo zabiera życia Nefariusowi, jak na normalny save. Rhino Incinerator jest praktycznie żałosne, jak chodzi o Nefariusa. I tutaj jest teraz spam Shadow Clone'ów. I to koniec, Nefarius został pokonany. Ale to jeszcze nie koniec gry, panie i panowie, ponieważ Lorenz uaktywni tryb robota Biobliteratora i na pewno źle to znowu powiedziałem. Więc na pewno będzie po nas, ale Kapitan Quark na ratunek! Więc od tego momentu Quark stał się dobry na zawsze. Już nigdy nie będzie zły w grach. Dopiero w reboocie spowodują, że on będzie taki mini zły, ale cóż. Więc ostatni boss, Biobliterator. I na pewno znowu to źle powiedziałem. I szczerze, na to nie chcę klasyfikować jako ostatnią walkę, ponieważ Biobliterator jest żałośnie łatwy. Nawet jak stracisz całe życie na hovershipie,
to po prostu sobie Ratchet automatycznie wyskakuje i spada na bezpieczną ziemię, gdzie możemy użyć pojazd do pojechania do kolejnego hovershipa, no i potem będzie można wykończyć tego Biobliteratora, Transformera albo po prostu Nevariusa. I szczerze, to troszeczkę takie antyklimatyczne, ale muzyka jest fajna. Na Challenge Mode ten boss nie jest trudny, ponieważ ma tyle samo życia co na normalnym save'ie. Ale cóż, panie i panowie, Nefarius został pokonany i przeszliśmy Ratchet & Clank 3, Up Your Arsenal. Więc teraz jest Nefarius zażenowany przez to, że przegrał z organicznymi istotami. Komputer mówi, że za 60 sekund robot wybuchnie. Więc Nefarius mówi, żebyśmy się stąd teleportowali, ale Lawrence się pyta o lokację. I to były bardzo krótkie 66... To były krótkie... Mózg mi się roztopił, panie i panowie. Po prostu komputer strollował Nefariusa i robot wybuchnął z nimi oba. Wiecie, z Nefariusem i tym... Lorencem. Ale cóż, panie i panowie. Tutaj jest premiera kolejnego filmu Secret Agent Clank. Skid jest teraz organiczny i wszystkie postacie z poprzednich części się pojawiają. I to praktycznie już jest koniec gry, panie i panowie, więc mogę tutaj zacząć moje komentarze. O, w końcu się udało tą grę nagrać. To był szczerze najbezpieczniejszy Ratchet & Clank 3, jaki ja miałem. Jedyne, co się stało, to tylko to, że nie nagrała mi się raz gra. Ale to już przeszło. Nic się nie zepsuło. Nic. Ale przetłumaczę pokazówkę z Nefariusem jeszcze raz. Nefarius stał się zażenowany. Po prostu jest wkurzony, że przegrał z organicznymi. Komputer powiedział, że za 60 sekund robot wybuchnie. Nefarius chciał, żeby Lawrence ich teleportował gdzieś. Lawrence się pytał, gdzie. Nefarius mówił, że byle gdzie. To i komputer strollował ich obu, ponieważ 60 sekund było bardzo krótkie i obaj byli, oni obaj byli zszokowani. Nefarius nawet powiedział, że to nawet nie było blisko 60 sekund. Rzuci cię za Taulin. Więc, panie i panowie, oto Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal na PlayStation 2, ale gramy na 3. Co jest ciekawego, to jest to, że w napisach wersji HD, europejskiej wersji, ta gra jest wciąż nazywana jako Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Nawet, że Up Your Arsenal to jest amerykańska nazwa tej gry. Ale cóż, panie i panowie, to jest mój ulubiony Ratchet wszechczasów. Według mnie, żadna gra Ratcheta nie była aż tak dobra jak ta część. Na pewno się możecie wnerwić. Na pewno ci, którzy grają w wersję Future, ale według mnie seria Future nie jest aż tak dobra jak oryginalna trylogia. Ponieważ według mnie poświęcili dużo gameplayu dla fabuły i to będzie bardzo ewidentne w Tools of Destruction. Gdzie praktycznie Tools of Destruction to jest waniliowe Ratchet & Clank 3. I dla tych, którzy myślą, że ja brzmię bez entuzjazmu, nie, ja po prostu tak zawsze brzmię. Plus nie chcę krzyczeć w domu, ponieważ jeszcze są ludzie w domu. Ponieważ zawsze ja krzyczę, że udało się, pokonaliśmy Ratchet & Clank 3, ale ktoś jest w domu i będą myśleli, o, odjebało mu. I przepraszam za przekleństwo. Ale cóż, panie i panowie, jestem szczęśliwy, że tą grę nagraliśmy bezpiecznie. To jest ostatni raz, kiedy ja tykam tą gierkę. Następny Ratchet & Clank, który będziemy robili, to będzie oczywiście Ratchet & Gladiator na PlayStation 3. Albo PlayStation 2, ponieważ wersja na Play 2 Gladiatora mi chodzi bez problemu. I wersja Gladiatora w ogóle ma napisy na Play 2, które przepadły w wersji europejskiej HD. Nie wiem czemu, ponieważ wersja europejska miała napisy. Ale decyzja jest wasza, panie i panowie, czy mam robić wersję Play 2 Gladiatora, czy po prostu robić wersję HD. Ponieważ HD. I kompozytor tutaj jest David Bergard, nie mogę jego nazwiska wypowiedzieć dobrze, ale wiem, że
Size Matters lub Secret Agent Clank to były jego ostatnie gry. Albo Tools of Destruction było jego ostatnią grą w serii. Potem soundtrack stał się szajski, jak chodziło o Ratchety. Ponieważ ja wracam częściej do soundtracku jedynki, dwójki, trójki i Gladiator, jak chodzi o muzykę. Rzadko słucham muzyki Size Matters, praktycznie w ogóle nie słucham soundtracku Secret Agent Clank i Tools of Destruction. Nawet nie pamiętam, jak brzmi muzyka w Quest for Booty i A Crack in Time. I nawet nie wiem, czy w ogóle za 4 za 1 mam muzykę. Mogę być ignorantem w tej sytuacji, ale cóż. Więc, panie i panowie, jaki będzie mój następny let's play? Szczerze, ponieważ już mam gameplay nagrany i praktycznie jedyne, co ja muszę zrobić, to skomentować te odcinki, naszym następnym let's playem na tym kanale to będzie Mighty No. 9 na PlayStation 3. I to będzie kolejna nowa gierka, którą zrobię na tym kanale. Jak chodzi o wydanie. Ponieważ ostatnia gra, która była super nowa, kiedy robiłem, to było Transformers Devastation. A Mighty No. 9, kiedy nagrywam ten odcinek teraz, to wyszedł tydzień temu. Ja tą grę kupiłem z nudoty. Ale o Mighty No. 9 pogadamy, kiedy będziemy robili Mighty No. 9. Teraz tutaj się cieszymy, że Ratchet & Clank 3 został zakończony. I te napisy sobie trochę trwają. Jeszcze mamy 4 minuty, zanim się ten odcinek kończy. Ale cóż, panie i panowie, czy wam się podobał ten let's play, czy nie? Jak się wam nie podobał, to powiedzcie, jak mogę ulepszyć let's play'e, ponieważ jestem otwarty do krytyki. Rozsądnej krytyki, jakby co. I możecie napisać, jakie są wasze ulubione gry Ratchet & Clank'a. Oczywiście to jest moja ulubiona część w całej serii, ponieważ dużo nostalgii mam do tej gierki. Dwójka praktycznie remisuje z trójką, ponieważ szczerze, dużo ludzi nie przepada za dwójką, nie wiem czemu. Może ponieważ zapominają o fabule, ale szczerze, Ratchet & Clank 1, 2 i 3 nie były takimi grami, gdzie fabuła była super ważna. Gameplay był ważniejszy. Coś, co według mnie troszeczkę zapomnieli w serii Future. Ale cóż, o tym będziemy gadali, kiedy będziemy robili serię Future. Ale najpierw trzeba te trzy gry zrobić. Następne, czyli Gladiator, Size Matters i Secret Agent Clank. Voice aktorzy. Mona Marshall, głos Angelus z Drakengarda jako Helga. I Helen, ta pani boss w arenie. James Horan jako Slim Cognito, bardziej znany jako Skullface z Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. No i Wheeljack z Transformers Prime. Michael Bell jako Lawrence, Raziel z serii Legacy of Kain. I tam była jeszcze Melissa Disney. Ona była głosem Elory w Spyro 2 i 3. I to jest koniec napisów, panie i panowie. Chyba. Widać, że te ekrany planet są z bardzo małymi teksturami, jak widzicie. I tutaj Ratchet & Clank Up Your Arsenal. Geometria była użyta dzięki kodowi od Naughty Doga. Nie używali silnika z Naughty Doga, tylko Naughty Dog i Insomniac Games wymieniali się kodami programowymi, co ulepszało ich własne silniki graficzne. I tutaj jest specjalne podziękowanie do Shauna Leydena jako prezydent Sony Divizji PlayStation. I Sucker Punch. Za to, że mogli dać demo Sly'a 2 i za to, że Sly 2 miał demo Ratchet'a 3. I wszyscy testerzy online, bety online. Szkoda, że ten online jest martwy. Ale cóż, panie i panowie, to jeszcze nie jest koniec gry, ponieważ mamy jeszcze jedną pokazówkę do obejrzenia. I żadna owca i kaczor nie byli... No sheep or ducks were harmed in the making of this game. Więc się dowiadujemy, że Nefarious i Lawrence żyją.
Lorenz ich wysłał byle gdzie i on obwinia szerze Nefariusa za to, że nie dał do jakiej lokacji mają się teleportować. I Nefarius się pytał, kiedy będą w zasięgu jakiejś planety. Ale oni będą blisko w zasięgu jakiejś planety za 5000 lat lub 10 tysięcy lat. Więc oni tutaj sobie długo posiedzą. I to jest pierwszy raz, kiedy antagonista nie ginie w Ratchet & Clanku. Ale cóż, tutaj mamy Challenge Mode, ale chyba wy wiecie, co Challenge Mode robi. Po prostu rozpoczynamy grę ze wszystkimi broniami, zbrojami, pokazówkami i możemy sobie bronię dalej ulepszać, jak mamy oczywiście już tę broń zmaksymalizowaną. Po prostu trzeba kupić sobie mega wersję broni. I mamy licznik śrubek. Ale cóż, panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał. Tutaj Polski Gamer 17 i ja was żegnam. Adios!